Już w najbliższy weekend odbędą się niezwykłe wydarzenia zorganizowane przez Suwalski Muzeum Okręgowe związane z lokalnymi obchodami Roku Marii Konopnickiej. Na sobotnie popołudnie zaplanowane zostało spotkanie z niecodziennymi gośćmi. Do miasta narodzin poetki przyjadą jej potomkowie. W zjeździe rodziny Konopnickich udział zapowiedzieli prawnuczka Joanna Modrzejewska, dwie prawnuczki Elżbieta Twardowska i Monika Modrzejewska-Świgulska, po trzykroć prawnuczka... Julianna Wojtysiak. Na tym nie koniec. Będą jeszcze pra 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 prawnukowie: Mateusz Lewandowski oraz Aleksander Wojtysiak. Uroczyste spotkanie otworzy Jerzy Brzozowski, szef suwalskiego Muzeum Okręgowego. Po nim wystąpi prezydent miasta Czesław Frankiewicz. O domu i o suwałkach Marii Konopnickiej opowie zebranym historyk Andrzej Matusiewicz. Przewidziana jest również prelekcja Zbigniewa Fałtynowicza. Główne wydarzenie, czyli rozmowy o Marii Konopnickiej z udziałem jej współczesnych potomków poprowadzi Magdalena Wołowska-Rusińska, kierująca na co dzień działalnością muzeum znajdującym się w domu narodzin autorki Roty. Podczas sobotniego spotkania zaprezentowany zostanie również znaczek i karta pocztowa wydane z okazji 180. rocznicy urodzin poetki. Będzie też tort urodzinowy i społecznościowa akcja pod hasłem Każdy czyta Konopnicką. W niedzielę od 10 do 15 muzeum szeroko otworzy drzwi dla zwiedzających. Najpierw wernisarz wystawy konopnicka dzieciom, a potem spotkanie w ogrodzie baśni, pełen zabaw i gier dla dzieci. Rozstrzygnięty zostanie również okolicznościowy konkurs, a na sąsiednich bulwarach otaczających starą łaźnię odbędzie się społeczna majówka.